Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale 7 Nutrition. Dzisiejszy temat to kolejny system treningowy. Dla Was oczywiście bardzo znany, system jest generalnie prosty, to będą dropsety. Tak jak już wiecie o tym, dobieramy jakieś ćwiczenie, które jest w miarę na tyle proste, żeby można było szybko zmienić ciężar. Wykonujemy serię do upadku mięśniowego, następnie zmieniamy ciężar, wykonujemy następne ruchy do kolejnego upadku, zmieniamy ciężar i już do końca wykonujemy kolejne kilka ruchów. Oczywiście takich dropsetów może być różnie, może być kilka, może być dropset jednoczęściowy, dwuczęściowy, trzyczęściowy, to wszystko w zależności od tego, jak chcemy. Ja jestem generalnie zwolennikiem dropsetów potrójnych lub podwójnych. Dzisiaj będę robił dropsety podwójne i to będzie tak troszeczkę inaczej. Tak naprawdę dzisiaj będę chciał Wam pokazać mój trening w tej chwili na redukcji. Będzie to połączenie przede wszystkim ćwiczeń łączonych, czyli super serii z dropsetem na końcu. Też nie preferuję robić całego treningu w systemie dropset, dlatego że bardzo mocno obciąża stawy, bardzo mocno obciąża przyczepy i wiązadła, więc jest to dosyć ciężki trening i wykonanie wszystkich ćwiczeń, na przykład czterech ćwiczeń na daną partię mięśniową w systemie dropset, no może doprowadzić do jakichś nawet bardzo delikatnych, a i także i poważnych kontuzji. Więc zdecydowanie polecam akurat tego typu połączenie systemowe, które dzisiaj Wam będę chciał pokazać. Czyli będzie to super seria, będą dwie super serie, bo będziemy dzisiaj robić ramiona. Akurat dzisiaj jest czwartek, więc mój dzień na trening ramion. Będziemy robić dwie super serie na tricepsy, dwie super serie na bicepsy i na koniec tych super serii dodatkowo jedno ćwiczenie w systemie dropset. Oczywiście nie zawsze się udaje wszystkie ćwiczenia zrobić w systemie dropset, dlatego że niejednokrotnie jest potrzeba jednego bądź dwóch partnerów do tego, żeby pomogli bardzo szybko wymienić ciężar. Ale jeżeli dobierzemy sobie jedno ćwiczenie na koniec, to praktycznie na każdą partię mięśniową możemy dobrać takie ćwiczenie, które będziemy mogli swobodnie sami sobie zapodać zmianę ciężarów i będziemy mogli swobodnie zrobić to ćwiczenie do końca. Za chwileczkę zaczynamy, ja się rozgrzeję. Zaczniemy od mięśnia dwugłowego, czyli bicepsu. Będą dwie super serie, następnie jedno ćwiczenie w systemie dropset. Później mięsień trójgłowy ramienny, będą również dwa ćwiczenia w super serii i jedno ćwiczenie w systemie dropset. Później zrobię cztery ćwiczenia na brzuch. Nie wiem, może brzuch Was nie za bardzo interesuje, aczkolwiek to jest też mięsień, który fajnie jest trenować. Ja go trenuję, jeżeli jestem poza sezonem, raz w tygodniu, jeżeli się przygotowuję dwa razy w tygodniu, więcej tego nie robię, dlatego że jest to taki sam mięsień jak każdy inny i pracuję czy przy siadach, czy przy martwych ciągach, czy przy jakichkolwiek innych ćwiczeniach, ten brzuch naprawdę pracuje, więc nie ma sensu dodatkowo katować go jeszcze dodatkowymi dniami treningowymi. Wystarczą mu dwa dni treningowe, żeby zrobić dobry progres na mięśnie brzucha. Wiadomo, że mięśnie brzucha dobrze wyglądają w momencie, kiedy odsłonimy tkankę tłuszczową, a tak naprawdę każdy z nas te mięśnie ma. Chodzi tylko o to, żeby je troszeczkę wybańkować, czyli żeby poprawić ich wizualny obraz, żeby były bardziej pełne. Także zrobię na koniec cztery ćwiczenia mięśni brzucha. Później skończymy, pożegnamy się, a ja spokojnie sobie pójdę i jeszcze zamęczyć się na kardio. Także zapraszam, rozgrzewam się i zaczynamy od mięśni dwugłowych. I zaczynamy pierwszą super serię. Pierwsza super seria będzie się składać z dwóch ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie będzie to w pozycji leżącej na ławeczce 30 stopni na brzuchu, uginanie ramion uzbrojonych w sztangielki. Drugim ćwiczeniem będzie uginanie ramion uzbrojonych w sztangę giętą, trzymaną tym razem nachwytem, tak po to, żeby przy jednym i przy drugim ćwiczeniu zaatakować z każdej strony obydwie głowy mięśnia dwugłowego ramiennego. Zaczynamy.
skończyliśmy pierwszą superserię, przechodzimy do kolejnej. Drugą superserią będzie uginanie ramion w bramie, oburącz, korzystając z linek wyciągu górnego i następnie przechodzimy do linek wyciągu dolnego, uginanie ramion w pozycji stojącej w chwycie neutralnym. Również dwa różne uchwyty, jeden to nachwyt, drugi to uchwyt neutralny po to, żeby praktycznie zaatakować obydwie głowy bicepsu i żeby ten biceps praktycznie był zrobiony od początku do końca. Zaczynamy. Dwie super serie na mięsień z dwugłowy. Mamy już z głowy, więc zostało nam tylko jeszcze jedno ćwiczenie. Ćwiczenie właśnie w systemie dropset. Tak jak tutaj widzicie, poukładane są sztangielki przy modlitewniku. Ja będę siedział na modlitewniku, ale plecami do oparcia. I będzie to ćwiczenie polegające na uginaniu obu ramion na jednym obciążeniu. Do upadku mięśniowego, zmniejszamy wtedy sztangielki na mniejsze, znowuż do upadku mięśniowego i bierzemy najmniejsze i robimy tyle, ile się uda. Oczywiście, jak widzicie, te sztangielki nie są zbyt ciężkie. Z dwóch względów. Przede wszystkim pierwsza rzecz to, że jestem na redukcji i jest mi troszkę ciężko, więc nie używam w tej chwili jakichś dużych ciężarów, bo generalnie zagęszczam mięsień, a nie pracuję już nad jego wielkością. Natomiast druga rzecz, jak widzicie te opaski, które mam na rękach, niejednokrotnie piszecie do mnie, że panie Pawle, wszystko jest fajnie, ale najważniejsze jest bardzo duży ciężar. No właśnie chciałem wam powiedzieć, że jak byłem młodszy, a wiem, że to trudno uwierzyć, ale tak było, byłem kiedyś młodszy i wykonywałem różnego rodzaju ćwiczenia na dużych obciążeniach, bo bardzo mi się to podobało. Robiłem wyciskanie francuskie z ciężarem 95 kg na sztandze łamanej. Podawały mi to dwie osoby. Bardzo się z tego cieszyłem. Teraz już się nie cieszę, bo jak widzicie, te opaski po prostu stabilizują mi stawy łokciowe, które niestety odmawiają posłuszeństwa ze względu na to, że brałem bardzo duże ciężary. I niestety później to obfituje bardzo niefajnymi efektami w postaci kontuzji, w postaci zwyrodnień stawów itd. Dalej, tak jak już mówiłem kiedyś, że można mieć bardzo silne mięśnie, można mieć mięśnie słabsze, każdy ma troszeczkę inaczej, każdy to w zależności od genetyki, natomiast jeśli chodzi o stawy i wiązadła, wszyscy mamy takie same, więc tutaj nie ma możliwości, żeby przyszedł jakiś freak, który ma niesamowicie mocne stawy i może sobie pozwolić na pewne rzeczy, na które my nie możemy sobie pozwolić. Także tutaj chciałem wam to też wyjaśnić, jeśli chodzi o sprawy, które piszecie do mnie tutaj z dużymi ciężarami. Oczywiście duże ciężary są świetne, dają doskonałe efekty i w ogóle to jest najlepszy sposób na budowanie masy mięśniowej, ale niestety trzeba się liczyć z tym, że w pewnym momencie trzeba już przerwać zabawę w siłownię, bo niestety stawy wiązadła i przyczepy już proszą o to, żeby zrobić przerwę. Natomiast ja staram się jeszcze trenować, więc tutaj nie pozwalam sobie na zbyt duże obciążenia, żeby móc jeszcze bawić się w kulturystykę i cieszyć się nią jak dziecko. Także rozpoczynamy ostatnie ćwiczenie na mięsień
10 dwugłowy w systemie Dropset z trzema zestawami sztangielek. I następnie będziemy przechodzić do kolejnego mięśnia, do mięśnia trójgłowego. Zapraszam. No i w ten sposób skończyliśmy trening bicepsów. Przechodzimy do treningu tricepsów, również w tym samym systemie, czyli dwie super serie, czyli równie cztery ćwiczenia i piąte ćwiczenie w systemie dropset również. Także spróbujemy te tricepsy również zrobić na maksa, jak się da. Pierwszym ćwiczeniem w pierwszej super serii będzie wyciskanie sztangi w uchwycie wąskim, klasycznie. Natomiast drugim ćwiczeniem bezpośrednie przejście do sztangi łamanej i w pozycji siedzącej, opierając się plecami o modlitewnik, wyciskanie francuskie. Pierwsza super seria
zrobione. Druga super seria będzie się składać z dwóch ćwiczeń również. Pierwsze ćwiczenie to będzie prostowanie ramion na lince wyciągu górnego w bramie. Drugie ćwiczenie z głową opartą na ławeczce. Ręce uzbrojone w sztangielki. Prostowanie ramion przy bardzo wysoko uciągniętych łokciach. Zresztą zaraz to dokładnie zobaczycie. To będzie druga super seria, po czym nastąpi przejście do ostatniego ćwiczenia w systemie drop set. Zaczynamy. I przechodzimy do ostatniego ćwiczenia na mięsień trójgłowy ramienny w systemie drop set. Będzie to wyciskanie francuskie ze sztangielkami z lekką supinacją zewnętrzną na ławeczce skośnej 30 stopni. Ja tutaj taką podkładeczkę sobie zafundowałem, ponieważ no niestety kurdupel jestem, więc chodzi mi generalnie o to, żeby głowa wystawała leciutko za koniec ławki. Przede wszystkim po to, żeby można było do końca zrobić uginanie ramienia ze sztangielką, a nie uderzać nią w końcówkę ławki. Będziemy to wykonywać z trzema zestawami sztangielek. W podobny sposób jak z bicepsem, czyli do upadku mięśniowego, następnie po upadku. Oczywiście nie do pełnego upadku, że już całkowicie nam urywa ręce, tylko jak już czujemy, że jest omdlenie, odkładamy, bierzemy kolejny lżejszy ciężarek, robimy do tego samego momentu. Na koniec bierzemy ten ostatni waży 5 kilo. Uwierzcie mi, te 5 kilo jest najgorsze w tym wszystkim. I kilka tych ruchów tą piątką to jest naprawdę wyczyn. Strasznie, strasznie katuje mięsień w tym systemie. I to już będzie ostatnie ćwiczenie, jeśli chodzi o bicepsy i tricepsy, a później zrobimy 4 ćwiczenia na mięśnie brzucha. Pokażę Wam swoje 4 ulubione ćwiczenia, które wykonuję, które uważam, że są fajne, bo tak naprawdę rozwijam jakby wszystkie części tych mięśni brzucha, tak żeby były równomiernie na odpowiednim poziomie. Zaczynamy dropsety, mięsień trójgłowy, wyciskanie francuskie z supinacją zewnętrzną, z trzema zestawami sztangielek. Zaczynamy.
I teraz przechodzimy do brzuszka. Zrobimy 4 ćwiczenia, również w seriach łączonych. Jak już dzisiaj łączymy wszystko, to łączmy też brzuch. Ja czasami robię łączone, czasami robię zwykłe. Łączone jest fajnie, bo skatujemy ten brzuszek naprawdę bardzo fajnie to i mocno. To jedno, a dwa, że no, oszczędzamy czas. I to też jest bardzo istotne. Pierwszym ćwiczeniem będą Allahy w bramie, na stojąco, nie na klęcząco, wystarczy na stojąco, bardzo dobrze spinają. Następnie przechodzimy na ławeczkę do wyciskania sztangi, nogi na sztandze, ponieważ no nie mamy tutaj ławeczki rzymskiej, takiej typowej, żeby zarzucić te nogi. I robimy spięcia brzucha, oczywiście nie pełny ruch, tylko same spięcia brzucha, czyli atakujemy jakby tą górną część brzucha. Kolejnym ćwiczeniem później będzie również seria łączona, będzie ćwiczenie polegające na wznosach nóg do góry, czyli będziemy atakować dolną część brzucha i przeatakujemy lekko skosy. Pokażę, w jaki sposób najfajniej robić skosy po to, żeby nie nadbudowywać talii, ponieważ no, niejednokrotnie jest tak, że jak się robi skośne brzucha, nadbudowujemy talię. Jeżeli te skośne napniemy, pięknie wyglądają. Natomiast kiedy je wyluzujemy, niestety talię mamy większą, bo one przez to, że się rozbudowują, no poszerzają talię. Natomiast to ćwiczenie, które pokażę, bardzo ładnie wyłuszcza te skosy, pokazuje je, natomiast bardzo niewiele poszerza w talii. Ale zaczynamy od pierwszej super serii, czyli Allahy i spięcia na ławeczce do wyciskania. Została nam jeszcze jedna super seria, czyli na takim śmiesznym urządzonku przybitym do ściany, na takich poduszeczkach w oparciu łokciami unoszenie nóg do góry, czyli robimy tą dolną część brzucha, tą część podbrzusza, żeby również tutaj dobrze to wyglądało. Następnie przechodzimy tutaj do bramy i na wyciągu górnym robimy skosy, robimy spięcia boczne. Jeżeli robimy z prawej strony prawy skos, lewa noga jest w pełnym oparciu, stopa jest całkowicie ustawiona na podłożu, natomiast prawa noga leciutko ugięta, nawet nie leciutko, bardzo ugięta, stoimy na palcach po to, żeby móc zrobić maksymalny skos w dół, ażeby noga nam nie blokowała, natomiast druga blokuje do momentu utrzymania ciała do góry. Pokażę wam to dokładnie, ciężko jest to opisać, ale bardzo istotne jest to, żeby to zrobić dobrze technicznie. Wtedy te mięśnie skośne naprawdę bardzo fajnie pracują, bardzo fajnie się dopinają, one wychodzą, natomiast nie rozbudowują się bardzo mocno na boki i nie poszerzają talii, a generalnie o to nam chodzi, żeby ta talia nie była szeroka, bo zakładając koszulkę czy cokolwiek nikt nie widzi, czy my mamy piękne skosy, czy nie mamy, ale generalnie widać, albo jesteś szeroki w talii, albo nie. No więc jak jesteś szeroki, to nie wyglądasz dobrze. A chodzi o to, żeby wyglądać dobrze, również nawet w prezentacji czy przy starcie też jest to istotne, żeby wyglądać dobrze. No ja ćwiczę właśnie teraz w ten sposób. Moje wszystkie ćwiczenia praktycznie wyglądają bardzo podobnie, czyli robię w tej chwili te zestawy takie dwućwiczeniowe, czyli super serie. Jeżeli jest możliwość, dorzucam drop set. Jest to mój sposób w tej chwili na zagęszczenie mięśni. Zostało niewiele, ponad 2 miesiące do Mistrzostw Polski. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, maj, 1-6 Mistrzostwa Europy Santa Susana, to jest praktycznie moim celem i staram się w tej chwili zagęszczać maksymalnie mięsień, ile się da i doprowadzić do tego, żeby ten mięsień był maksymalnie duży i żeby był pełny. Później w momencie, kiedy zacznie się odwodnienie, zacznie się maksymalna redukcja, no żeby nie uciec z tego mięśnia, żebym się nie wysuszył i żeby nie zostało ze mnie naprawdę niewiele, bo to jest moim takim podstawowym celem, tym bardziej, że w moim wieku ciężko jest zachować pełność mięśnia, natomiast no, młodzi mają zdecydowanie łatwiej, bo to wszystko inaczej pracuje. Także zapraszam w tej chwili do drugiej super serii na brzuch, wznosy nóg do góry i spięcia na boki z wyciągiem górnym na mięśnie skośne.
I w taki oto sposób skończyliśmy trening ramion. Jest to mój trening ramion, który w tej chwili wykonuję raz w tygodniu, zawsze czwartki, w takim systemie. Generalnie w tym samym systemie staram się robić w tej chwili wszystkie partie. Robię splity pięciodniowe, więc praktycznie to jest taki mój ulubiony sposób, czyli poniedziałek klatka, później plecy, w środku robię nogi, w środę czwartek ramiona i piątek barki. Mniej więcej tak to wygląda. Brzuch robię dwa razy w tygodniu, czyli dokładam do czwartku i do poniedziałku, czyli przy klatce piersiowej i przy ramionach dokładam ćwiczenia na brzuch. I staram się robić wszystko właśnie w takich super seriach. Do tego, jeżeli jest możliwość, nie zawsze jest, bo na siłowni nie jestem sam, więc nie jest to wyłączność. Więc jak jest możliwość, oczywiście dokładam super serię. Przepraszam, super serię robię zawsze, ale dokładam dropset. Jeżeli nie ma możliwości, no to tego dropsetu po prostu nie jestem w stanie zrobić. Tak to mniej więcej wygląda. Wszystkie partie robię w ten sposób. Brzuch, jak mówiłem, dwa razy w tygodniu. No i zobaczymy, ile dam radę. Myślę, że może jeszcze tydzień, może dwa. Później trzeba będzie zmienić system, bo na tym systemie dziadziuś po prostu już w tym wieku nie będzie w stanie ćwiczyć więcej niż jakieś 2 do 3 tygodni. Łącznie wyjdzie mi około miesiąca takich treningów. Myślę, że to w zupełności wystarczy, żeby te mięśnie dobrze zagęścić. Później już będę robił trening troszeczkę luźniejszy, też żeby troszkę odpocząć, dlatego że redukcja będzie coraz bardziej intensywna, coraz bardziej rygorystyczna. Powolutku, jeśli chodzi o michę, schodzę w dół, żeby się nie spłaszczyć. Tak samo jest z cardio. Cardio 40 minut, w przyszłym tygodniu 45. Jeżeli będzie taka potrzeba, to dołożę jeszcze jedną sesję cardio, ale nie więcej niż 40 minut jedna, bo potem zaczynam się wypłaszczać. Ten mięsień zaczyna po prostu uciekać i co z tego, że wyglądam bardzo dobrze zdefiniowany, jak jestem płaski i mały. Tutaj bardzo mocno mi w tej chwili pomaga Patrycjusz Wróblewski, mistrz Polski. Jest młodszy ode mnie, ale no zna dużo takich ciekawych rzeczy, nowoczesnych rzeczy, których no ja akurat nie znam z tego względu, że jestem starszej daty kulturystą. Miałem przerwę dość długą w startach. No i powiem szczerze, bardzo dużo rzeczy się zmieniło. Bardzo dużo rzeczy właśnie ewoluowało i działa to troszeczkę inaczej. Ja poprosiłem Patrycjusza o pomoc z tego względu, że po pierwsze, ja patrząc na siebie zawsze uważam, że jest bardzo źle, że wyglądam fatalnie i nie wiem, co z tym zrobić. On patrzy zupełnie inaczej, bo patrzy z boku. Do tego mam bardzo ciekawe pomysły, których ja naprawdę, przyznaję się, nie znam. Moje takie sztancowe pomysły, jeśli chodzi o redukcję, jeśli chodzi o docinanie się, przygotowywanie do zawodów, są troszeczkę inne. Oczywiście działają, bardzo fajnie działają, tylko że na moje stare ciało, które już atakowałem tego typu właśnie sposobami, ono się troszeczkę już uodporniło. Nie chce dać się nabrać i fajnie jest zastosować coś nowego, no żeby ten dziadziuś jeszcze potrafił zrobić jakąś fajną formę. Także korzystając z okazji, bardzo, bardzo, bardzo mocno dziękuję Patrycjuszowi Wróblewskiemu za pomoc, przepraszam, ale usta mi zaschły, ciężki trening, za pomoc i za to, że jest ze mną, pomaga mi i jest praktycznie moimi oczami, bo ja naprawdę źle widzę, jeśli chodzi o siebie. Za każdym razem widzę, że jest niedobrze. Patryk niejednokrotnie mówi mi: Paweł, naprawdę uwierz mi, nie jest źle. I przypomina mi o tym chłopie, przecież ty masz 55 lat i jest naprawdę dobrze. I to jest fajne, bo dzięki temu, no, chce mi się dalej brnąć w tą całą imprezę związaną z zawodami. Myślę, że nie zrobię wstydu. Także bardzo serdecznie wam dziękuję za wspólny trening. Zapraszam do oglądania kanału 7 Nutrition. To jest naprawdę dobry kanał, na którym można pooglądać fajne filmy. Teraz zaczął bardzo fajną serię Robert o 5 najlepszych ćwiczeniach na różne partie. Polecam. Robert to naprawdę nasz wielki guru. No, to jest człowiek, który zdobył
zdobył wszystko praktycznie i nikt w Polsce chyba nie zdobył tyle co on i nie ma takiego doświadczenia, także potężny szacunek i pozdrowienia dla Roberta. Oczywiście Rafała Frydrychowicza również fajnie pooglądać, bo też ma bardzo fajne programy, bardzo ciekawe, świetne pomysły, jest bardzo otwarty i wymyśla naprawdę czasami bardzo fajne rzeczy, że człowiek patrzy na to i mówi, kurde, że ja na to nie wpadłem, a to takie proste. Także naprawdę polecam bardzo mocno kanał Seven Nutrition. Oglądajcie, lajkujcie, piszcie komentarze. Pisaliście, że bardzo byście chcieli zobaczyć system Heavy Duty Mike'a Menzera, czy wersję Doriana Jeteza, Krew i Bebechy. To taka polska, spolszczona nazwa, ale generalnie to o to chodzi. Jest to bardzo podobny system do Heavy Duty. Praktycznie to jest taki troszeczkę zmieniony, ale polegający na tym samym. Ja bardzo chętnie go przedstawię, ale po pierwsze będę potrzebował pomocy i asekuracji. Po drugie, nie wiem, czy w okresie właśnie teraz redukcji będę w stanie udźwignąć ten system, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ciężki. Również system SAO, który jest bardzo ciekawy, może też się uda, jeżeli będę miał kogoś, kto mi pomoże. Ja myślę, że bardzo taki mocny gość, świetnie znający się na tym systemie, świetnie znający się na wyciskaniu i trójboju siłowym, Artur Kiczuk, z którym mam przyjemność tutaj pracować na tej siłowni, obiecał mi, że mi pomoże w nakręceniu systemu SAO. Jest to bardzo ciekawy system polegający tak naprawdę na pracy nie koncentrycznej, tylko ekscentrycznej, ale to wam wszystko dokładnie opowiem, jak już będę kręcił. Także będą to filmy na pewno, ale kiedy będą, no nie jestem w stanie powiedzieć, muszę mieć po prostu na to siłę. A uwierzcie, że dziadziuś czasami po prostu nie daje rady. No umówmy się, no nie mam 25-30 lat i czasami jest mi bardzo ciężko. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do oglądania i zapraszam do kolejnego odcinka. Pozdrawiam was. Cześć.